Siemaneczko, byki i też żeńskie grono naszych widzów, chociaż statystyki pokazują, że kobiety oglądają nas dużo rzadziej. Także panowie, trzeba nadrobić i paniom kanał nasz przedstawić, nie? Chyba że oglądacie z całą rodziną akurat z waszego konta, no to okej, niech będzie. Przyjmuję to do wiadomości. Słuchajcie, robię dzisiaj coś szalonego i opowiem wam, jak to wygląda. Podejrzewam, że jak wam to opowiem, to powiecie, że jestem głupi i nie powinienem tego robić, bo tak naprawdę sam myśląc o tym, no uważam, że nie powinienem tego robić. Ale raz się żyje, zresztą tata też jest na nie, generalnie, bo my jesteśmy z tatą serce i rozum i dobrze, bo przychowuje mnie, ale i tak mnie wspiera w tym wszystkim, no bo jedzie ze mną. Słuchajcie, ale do meritum. Jak mówiłem we wcześniejszych filmach, chciałem sprzedać Fronterę i tam wystawiłem ją na aukcji. Teraz mocno jeszcze ją dopieściłem, bo wymieniłem koła na nowe MTK-i, zrobiłem rozrząd i dużo innych rzeczy, no bo też jeździłem nią na bieżąco przed tą sprzedażą i też chciałem, żeby auto było pewne i nie chciałem oddawać komuś bubla, w związku z czym auto było serwisowane na cały czas. I zadzwonił do mnie gościu, który powiedział, że chciałby się ze mną zamienić za patrola. Kurczę, no jak dla mnie wspaniała sytuacja, no bo ja też chciałem kupić patrola, nie? No i tam porozmawialiśmy i tak dalej, wyszło między nami w końcu, że dogadaliśmy się, że daję mu Fronterę, on mi daje patrola, plus muszę mu dopłacić jakieś tam x gotówki. No naturalne, patrole stoją dużo więcej, także ta dopłata też jest dosyć znaczna, ale no uważam, że uczciwa i w stosunku do mnie, i w stosunku do niego. Także po jakichś tam negocjacjach dogadaliśmy się na tą kasę i patron według sprzedawcy jest po całkowitej odbudowie blacharskiej. Wysłał mi filmiki, jak tą blacharkę robił i rama jest zrobiona i buda jest zrobiona, reparaturki są powsadzane nad kola i tak dalej, bo patron był pognity. Są Simexy 33 cale, nie ma żadnego liftu, natomiast jest podcinany. Lift podejrzewam, że będę sobie później dokładał, jeżeli oczywiście wyjdzie to wszystko tak jak się dogadywaliśmy, bo powiem wam, jadę do Warszawy, ja mieszkam na Śląsku, także jadę się zamienić 300 km Fronterą na kołach i będę wracał tym patrolem też na kołach. Czy wrócę tym patrolem? No zobaczymy, jak wyjdzie finalnie na miejscu, bo jak wiadomo, każdy chce sprzedać samochód, prawda? I każdy opowiada o swoim aucie superlatywy i mam nadzieję, że jest wszystko tak, jak mówi. Natomiast nie byłoby to jeszcze takie szalone, jak wspominałem wam na początku, ale zaczęły się pojawiać różne dziwne rzeczy, a mianowicie dzień przed przyjazdem, kilka godzin przed przyjazdem, nawet 20 minut przed przyjazdem, chłopak mi dzwoni i mówi tak: słuchaj Mirek, wszystko jest gotowe, wszystko jest super, ale no wiesz co, mam dowód rejestracyjny niewymieniony, tymczasowy, bo po prostu jeżdżę tak już chyba z rok na takim dowodzie, bo zapomniałem go pojechać i wymienić. Także no w poniedziałek, bo teraz jest sobota, w poniedziałek ja ten dowód wymienię i ci go wyślę. No i mówię, kurczę, no tak dziwnie kupować auto i ten, no wiecie, bez dowodu rejestracyjnego, nie? Także jest to takie kombinowane dosyć mocno. Mało tego, jeszcze tam kilka dni wcześniej umówiliśmy się na tam jakąś kwotę, a facet mi dzwoni i mówi: słuchaj, ja to przemyślałem, musisz dopłacić jeszcze kilka tysięcy, nie? I generalnie ja już wtedy stwierdziłem, że nie, że to taka jest zagrywka niezbyt fajna, ale potem jak sobie to przekalkulowałem, przemyślałem, jeszcze przegadałem, to stwierdziłem, dobra, chcę mieć to załatwione, ten patrol mi się podoba, jeżeli jest to gadane tak, jest gadane i faktycznie okaże się na miejscu, że wszystko jest tak, jak jest, no to się zamienimy i ja tą kasę dopłacę, już niech będzie. I tak finalna kwota wydaje mi się ok. No ale teraz ta sprawa z tym dowodem. I co robić? I dogadaliśmy się, że na miejscu po prostu spiszemy to na piśmie, że doślemy sobie te dowody rejestracyjne i myślę, że to w jakikolwiek sposób zabezpiecza mnie, że jednak ten dowód dostanę, no bo jeżeli on go nie będzie miał, ja go nie będę miał,
no to obydwoje nic z samochodami nie zrobimy. Cały czas jest to bardzo podejrzane, ale kurczę, wiecie co, ja jestem takiego zdania od jakiegoś dłuższego czasu, raz się żyje, nie? Żyjmy chwilą, róbmy szalone rzeczy. Ja kiedyś byłem bardzo, bardzo wycofany i bezpieczny i nie chce mi się tak żyć. Trzeba ryzykować, nie? Trzeba podejmować ryzyko. Także jedziemy. Zobaczymy, co nas czeka na miejscu. Także bądźcie ze mną i czekamy na wynik. Widzicie tą drogę? To jest droga z Warszawy. Dopiero wyjeżdżamy z Warszawy. Cała transakcja trwała 6 godzin prawie, bo byliśmy około 14. Jest godzina 20 i dopiero wyjeżdżamy. Obejrzałem sobie dokładnie samochód, który kupiłem. Tak, stało się. Jestem właścicielem Nissana Patrola Y61. Moi drodzy, piękny wóz, naprawdę robi takie wrażenie. Jest na Simexach, ma stalowe zderzaki przód i tył, snorkel, ma mechaniczną pompę przełożoną z Y60 i nową wyciągarkę. I to jest właściwie tylko tyle, co o nim wiem. Silnik 2.8, turbo diesel, bez żadnych przeróbek na inne silniki, także wszystko w oryginale. Natomiast to, co stało się i tak długo trwało, to to, że kiedy przyjechaliśmy Fronterą na miejsce, a przejechaliśmy nią 300 km bez niczego, nagle strzelił nam czujnik temperatury. No i po prostu oczy zrobiłem, no bo wyszło tak, jakbym próbował, kurczę, kupującego oszukać. Czujnik temperatury nie działa. Tam oczywiście jeden z dwóch, bo tam były dwa, jeden dodatkowy i mówimy o tym dodatkowym, który miał być jakimś tam fajnym dodatkiem i on jest niedziałający. Przeguby obydwa zaczęły cieknąć. Spod silnika zaczęło cieknąć i wyciągarka nie działała, jak ją chcieliśmy sprawdzić. No po prostu dramat. Przyjechałem do faceta w moim mniemaniu sprawnym autem, bo ono cały czas działało. No widzieliście, jak je upalaliśmy i nagle to nie chodzi. Wyciągarkę poklepaliśmy troszeczkę szeklą, cyk, nagle zaczęła działać. No mówię, no wspaniale. Za chwilę pyk, znowu nie działa, no zacięta, no trzeba coś z tym zrobić. Powiem szczerze, że tak bardzo mi było głupio, że dorzuciłem facetowi 1000 zł za to, że to nie działa po prostu, bo to naprawdę wcześniej działało. Zaproponowałem po prostu, słuchaj, jeżeli byłbyś zdecydowany, to ja ci tysiaka dorzucam, no bo też chcę być w porządku i co? No i jak widzicie, udało się. Chociaż przyznam się szczerze, że trafiłem na handlarza samochodów. Tak uważam, że to auto jest przygotowane do zakupu, bo śmierdzi z niego stęchlistą niemiłosiernie. Trzeba to wyczyścić, wyprać, żeby to było dobre. No jest pomalowany cały. Rama jest pomalowana, ale obstukałem ją sobie tam dokładnie, także wydaje się być zdrowa. Widać, że było naprawiana w parę miejscu. Ma nowe Simexy, nowy snorkel, nową wyciągarkę. No jest ewidentnie samochód przygotowany do sprzedaży. Bo no, wydaje mi się, że nikt, kto by sobie przygotowywał auto w taki sposób, no nie oddałby go tak po prostu, nie? Także ewidentnie mało tego, jak kiedy na M-Obywatelu pokazywali mi polisę i że faktycznie to auto jest jego, jest na niego, jest ubezpieczenie, jest przegląd, no to na liście miał chyba z 12 czy 15 samochodów. No i mówię mu: Ofen, słuchaj, jesteś handlarzem, przyznaj się, jesteś handlarzem, przygotowywałeś się do tej sprzedaży. I on twardo, że nie jest handlarzem, że tego samochodu nie przygotowywał po sprzedaż i że to jest jego auto, natomiast no ja tego nie kupuję. Ale nie traktuję tego jako minus, bo uważam, że nie zostałem oszukany przynajmniej z tym, że to auto wcześniej nie jeździło w terenie, bo on nie jest zliftowany i wszystkie akcesoria są założone nowiutkie. Jest blacharsko porobiony, ma reparaturki powspawane, ma ramę zrobioną, blacharkę zrobioną, więc może jest to dobra baza do jeżdżenia. Jeżeli on faktycznie teraz jadę 300 km w nim, jeżeli zawiezie mnie 300 km i przewiezie mnie bez problemu i będzie to auto jeździło w terenie i uważam, że będzie coś tam wychodziło. Już chociażby wyszło to, że nie działa mi zapalniczka z przodu. Czy jak jest ciepły silnik, to długo muszę go kręcić, żeby odpalił. Na zimnym odpala bez problemu. To uważam, że jest to już taka docelowa baza Patrol, w którą warto zainwestować pieniądze i nią jeździć. Dlatego
Jak go wyprowadza na prostą, to jeżeli trzeba będzie oczywiście, a wydaje mi się, że tak, bo każde offroadowe auto trochę trzeba, to warto w niego WU wkładać. No, ten, on wygląda fenomenalnie, jest przepotężny, naprawdę fajnie wygląda, biegi wchodzą elegancko, reduktor wchodzi elegancko, sprzęgiełka się zapinają, także bazowo jest super. No a teraz zweryfikuję nas teren, co będzie w nim do zrobienia i czy nie wtopiłem po prostu i czy kupiłem dobrze auto. Zobaczmy, jak on sobie w terenie radzi. To nie wygląda naprawdę potężnie i pięknie? To już zostawiam w odpowiedzi Wam. Jedziemy do domu, zobaczymy, czy patrol nas zawierzy. No i moi drodzy, nie obyło się już bez problemów. Mamy jeszcze 180 km do domu, właśnie stoimy na stacji benzynowej, bo jak przyjeżdżali naprzeciwko nas ludzie, to cały czas ktoś migał mi albo długimi, jak jechał z tyłu, albo awaryjnymi. No mówię, coś się dzieje. Zatrzymaliśmy się z boku, patrzymy, no kurde, nie świecą się żadne światła z tyłu. Kierunkowskazy działają, ok, jeden stop działa, ale nie świecą się żadne mijania. Także jechaliśmy cały czas bez świateł. Szkoda, że nie chciało się koledze wymienić żarówek. Tak mam nadzieję, że to są żarówki, skoro inne światła działają. Właśnie kupiliśmy sobie śrubokręt, żeby je wykręcić i oczywiście okazało się, że tak są objechane, że wykręcić się ich nie da śrubokrętem. Także podszedłem do chłopaków tutaj w tirze, co spali, no i poprosiłem o klucz 10. Pożyczyli mi ten klucz, teraz na to odkręca, zaraz zobaczymy, jakie to żarówki kupimy, wrzucimy. No, jeszcze fajna rzecz, pas mi się nie zapina. Także w sensie nie rozwija się w ogóle, jest zablokowany. Takie kwiatuszki wychodzą, no i na ciepłym silniku odpala długo, bardzo długo i raz się już zdławił, także powiem szczerze, zaczyna mnie łapać leciutki stresik. A ja powiem szczerze, dorwała nas klątwa wrednego. Jesteśmy 150 kilosów od chaty. 190 nawet, dobrze, dobre pocieszenie. Natomiast jeszcze bardziej pocieszające jest to, że nie mamy kurde nawet swojego śrubokręta. Kupiliśmy śrubokręty jakieś tam takie, żebym bał się dziecku dać do zabawy. Zapłaciliśmy za to kupę forsy. Zobaczymy, czy uda nam się coś z tego zrobić. Na razie udało mi się rozkręcić dwie śrubki. Spróbuję wyciągnąć lampy. Idzie. Coś. Coś idzie. Wyszło. Nie wiem, czy urwałem, czy nie urwałem. Urwałem. Fuj, to jest teraz bez znaczenia. Zaczep jest urwany, bo nie wyszedł zwyczajnie. Tak jak ten. No to jeden zaczep mniej. Jeden zaczep mniej, ale to może on nie jest potrzebny. W aucie terenowym nie wszystko jest potrzebne. Światło stopu nam świeci, nie świeci. Świeci. Ale światło stopu ma na pewno dwa ogniwa. My potrzebujemy nową żarówkę tego typu. To jest mijania, tak? Ona będzie dwuogniwowa. Jedno z tych ogniw nie będzie świeciło. Taką żarówkę nową potrzebujemy. Dwie takie żarówki. Dwie. Jak się uda nam zrobić tą drugą. Ona nie wygląda na spaloną, powiem Ci. Ona wygląda na dobrą. Wygląda na dobrą, a nie świeci. Tu jest wsteczny, tu jest... Nie, no musimy kupić taką żarówkę. No nie świeci. Świeci. Dobra, idę kupić. Zobaczymy, czy będzie działać.
Chyba, że bezpiecznik poszedł na postojowe. Jest czyściutka. Okazało się, że nie jest to wina żarówek. Dlatego teraz szukamy po bezpiecznikach, patrząc właściwie po kolei, czy każdy nie jest spalony. No nie jest dobrze. Tu nie jest to spalony? Chyba cały. Przejrzeliśmy każdy jeden bezpiecznik z kabiny. Okazało się, że każdy był dobry. No to zaczęliśmy szukać po bezpiecznikach pod machą. No i okazało się, że jeden był spalony. I wiecie co? To jeszcze nie jest to, ale mamy kompromis. Tutaj świeci nam się stop. Pokażę. Natomiast tutaj świeci nam się postój. Więc mamy połowiczny sukces, może przestaną nam migać i może policja będzie do nas łaskawa, bo jakieś tam światło mamy. Zmiana żarówki nic nie dała, więc coś jeszcze z tym prądem musi być nie tak. Ale co więcej, mamy podświetlenie zegarów dzięki temu, bo przed chwilą ich nie było. Też już się na to denerwowałem. I mamy prąd w zapalniczce, a też go nie było. Także jest super. O, łapka nawigacji się odkleiła. Zaraz zobaczymy, moi drodzy, czy auto teraz nam odpali? To jest też pytanie za 100 punktów. Łapka mi się. Wow. Teraz możesz zgłośnić ten? Co mogę zgłośnić? Znaczy zwiększyć światło na podświetleniu? Czy... Mogę, teraz max. Kurczę, to jest całe brudne. Trzeba umyć. Cały ten klej, to możesz i do ubikacji umyć, znaczy do łazienki. Dobra, to idę to przemyję. Żeby to się przykleiło po prostu do szyby. Przykleimy, mamy z 200 kg do domu, niecałe 150, 170, no już nawet nie pamiętam. Sprawdzimy, czy to jedzie. A ten... No... Myślisz, że jak gwiazdy na tym fotku. No widzę właśnie, to zostań przy aucie i pilnuj samochodu. Dobra, oto chwila prawdy. Na strzał, moi drodzy, ręce jak u Jezusa. Dobra, mamy trochę kilometrów do domu, także, moi drodzy, jedziemy. Wjeżdżamy, nie omijamy. Do 67 km do domu, godzina 30, patrolujemy. No i słuchajcie, udało nam się dojechać. Udało nam się dojechać już kilka dni temu. Tylko no, nie nagrywaliśmy tego na bieżąco, bo wróciliśmy późno, bo byłem w domu około 2 w nocy. No i dopieszczamy patrola. Wyszło kilka kwiatków po drodze niestety. Mianowicie, tak jak tutaj zaraz spojrzycie, tylne lampy w ogóle nie są ogarnięte, znaczy są totalnie pokręcone. Z jednej strony nie działa pozycyjne, z drugiej strony nie działa stop. Kierunkowskaz w ogóle jest podłączony pod coś innego. Jest taka totalna prowizorka, amatorka zrobiona, jeżeli chodzi o lampy. Także próbujemy sobie to przerobić. Ale to nie jest martwiące. Najbardziej martwi mnie to, że silnik przerywa. Jak się silnik nagrzeje i dajesz mu buta, no to niestety on zaczyna się dusić, przerywa. No i tak naprawdę psuje to całkowitą zabawę, uniemożliwia nawet całkowicie zabawę, bo nie da się nigdzie wjechać. Także jestem umówiony do mechanika, do przejrzenia tego silnika, wymiany rozrządu, bo to też wymienię sobie na wszelki wypadek od razu, wymianę wszystkich olei, filtrów i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi. No i cóż, działamy sobie. Według tej kostki
i powinny być światła. Nie ma świateł w ogóle. Może ktoś podpowie, czy oryginalnie w patrolach były tak zaślepione okna, czy to w pięcioosobowych zwykłych patrolach, czy to po prostu jest jakiś patrol, nie wiem, do przewożenia tak naprawdę, bo jak sobie spojrzycie tutaj do tyłu, to też widać, że fotele są po prostu z jakiegoś, nie wiem, sejczętu albo czegoś wsadzone. Także też nie jest to nic specjalnego. No. Włącz kierunkowskaz. Kierunkowskaz, proszę. Lewy. Dobra. No mina. No dobrze. Dobra, wyłącz. Czyli nie mamy światła, mamy stop. To jest stop. To jest światło, a tu w ogóle nie ma kabla do światła, także nie mam nic skąd tego światła w ogóle. Strasznie śmierdziało jakąś z tym chlizną albo czymś w tym rodzaju. I patrola umyliśmy i powiem szczerze, że nawet po tym myciu nie śmierdzi, więc tyle jestem zadowolony. Będę musiał zarejestrować za parę dni, więc tablice się zmienią. No, prezentuje się świetnie, przynajmniej wizualnie. Jest to naprawdę dla mnie przeskok. Trzeba będzie go zliftować, bo nie ma żadnego liftu. Chciałbym sobie tutaj wrócić dwa cele liftu zawieszenia, dwa cele liftu budy. Ale to też w swoim czasie, bo na razie no, są nowe opony 33 cale. Jak się trochę zjadą, to wtedy wrzucimy jakieś 35, może nawet 37. Rama wygląda bardzo dobrze. Czy to też będzie widać? Zapalimy jakieś światło. Świecimy. Świeciło się. Świeci się, ale nie za wiele widać. Rama wygląda bardzo dobrze. Musimy spróbować odkryć na ramie numer VIN, bo jest niewidoczny. Oczywiście jest, chyba jest zakryty, no nie wiem. Zobaczymy, czy w ogóle jest. Jak nie, to będziemy przebijać. A to jest na pewno trochę roboty. Jest VIN na tabliczce znamionowej, więc chociaż tyle. No i jest nowa wyciągarka. No jest zrobione ewidentnie według mnie pod sprzedaż, więc myślę, że trafiliśmy na handlarza. Natomiast wydaje mi się, że jest zrobiony dobrze, więc trzeba będzie no dopieścić go, zainwestować w tą bazę. Myślę, że baza ogólnie jest dobra do inwestycji. Dlatego no będziemy inwestować. Jest duży lightbar, który też nie jest spięty. Tutaj na górze możecie zobaczyć, widzicie, tu wiszą kapelki. Czyli jest potężny kawał lightbara, ale jeszcze nie ma prądu, dlatego trzeba będzie to zrobić. Natomiast ten mniejszy już działa w razie czego. Także no wszystkie takie podstawowe rzeczy offroadowe są, że można było już się bawić. Snorkel też jest. Jest wrzucona pompa mechaniczna zamiast pompy elektrycznej. I ponoć dlatego ten silnik przerywa, bo jest za bardzo mocno podkręcona dawka paliwa. Przyznam się szczerze, że próbowaliśmy ją statą obniżyć. Ale wtedy podniosły się bardzo obroty silnika, a nie umieliśmy ich zrzucić, mimo że kręciliśmy teoretycznie odpowiednią śrubką do zrzucenia. Natomiast poczytałem po forach i stwierdziłem, że jak nie znamy się na tym, nie mamy odpowiednich narzędzi, to lepiej się tym nie bawić samemu, więc też damy to po prostu komuś, kto się zna, żeby ją wyregulował. I mam nadzieję, że faktycznie to jest ten problem. Jeśli nie, to będziemy inwestować i naprawiać, byleby patrol był zdatny do jazdy, bo kurczę, mam plany upalać go naprawdę ostro, bo my wjeżdżamy, a nie omijamy. Wyciągnij go tam. Widzisz go, Kajs? Nie. Aha, dobra, widzę. No i udało się. Ogarnęliśmy lampy, mamy puszczony całkiem nowy kabel, który daje nam prąd na wszystko, co jest potrzebne. Także mamy światła cofania, mamy stop, mamy pozycyjne. Wszystko
tak zrobione, żeby nie mogła nas policja złapać, zatrzymać, żebyśmy bezpiecznie poruszali się po drodze. I wszystko fajnie mamy puszczone w peszlu, przymocowane, żeby tam woda do tego kabla też się nie dostawała, także na miarę naszych możliwości amatorskich myślę, że jest naprawdę zrobione to dobrze. No, cały czas problem z silnikiem, zaraz go przetestujemy, nagrzejemy go, bo jak jest nagrzany, to właśnie nam przerywa i sprawdzimy, czy dalej to występuje, ale raczej występuje. Jesteśmy umówieni do Schaba, to jest mechanik, który przyjmuje w Katowicach na Kamiennej, dosyć znany tutaj na śląskim półświatku offroadowym, więc polecono nam, żeby właśnie do niego pojechać i że on tego patrola nam ogarnie. Więc tak naprawdę nie ma tutaj dużo rzeczy do zrobienia. To są takie szczegóły. Nie działały, nie wiem, spryskiwacze, podmieniliśmy silniczek i działa. Światła działają. Tak naprawdę okazało się, że kleci nam propa z baku. Gdzieś tam jakaś nieszczelność jest. I trzeba będzie sprawdzić po prostu dlaczego i skąd ona się wzięła, żeby też to usunąć, no bo szkoda, żeby paliwo nam po prostu uciekało. Pozycyjne, działają. Jedziemy go jeszcze troszeczkę przegonić i kończymy na dzisiaj, bo też jest późno. Także słuchajcie, jeśli podobają wam się nasze odcinki, to koniecznie napiszcie jakiś komentarz. Proponuję napisać coś o moim patrolu, czy wam się podoba, czy myślicie, że zrobiłem dobrą, czy zrobiłem dobry deal, czy dobrze zrobiłem kupując tego patrola, jakie wy modyfikacje byście do niego zrobili, czy w ogóle, no cokolwiek o tym moim patrolu, skomentujcie go, możecie go zhejtować, możecie go pochwalić, jak wam się podoba. Ja chętnie też wszystkie rady przyjmę i przemyślę i przeanalizuję i na pewno nie z jednej skorzystam. Zachęcam was do subskrypcji naszego kanału. Ponad 80% powracających widzów nie subskrybuje, a to naprawdę nam pomaga i poszerza nasze zasięgi. Także klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i zapraszam was też do wspierania nas na Patronite. Dla każdego poziomu patronów jest od nas też jakiś prezent, którym się odwdzięczamy. Założyliśmy też mały sklep z koszulkami, także zachęcam też do zakupu koszulki, polara albo jakiegoś innego akcesoria, kubeczka związanego z naszym kanałem. No i cóż, moi drodzy, następny film, mam nadzieję, widzimy się już z ostrego upalania patrola, a nie będziemy dawać mu forów. Do zobaczenia w terenie. No i pięknie.